Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Uncharted 4. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, nie zapomnij też. Cześć Avery. Dzień dobry. A nie, to nie on, to raczej ten jego przydupas. A to co? To jest jakiś list. Podpisano Avery. Serio? To czytaj. Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tew zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tew i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. Dzięki. No to było do przewidzenia, nie? Poszukajmy tego przejścia. Raczej nic nie ma. Okej, a więc dokąd poszli? Do góry pewnie. Mogło też tak być, no mogło, może być jakieś tajne przejście, moja droga, nie? Niekoniecznie musieli przeniknąć przez ścianę. Mogli przeniknąć przez sufit, mogli przeniknąć przez podłogę. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Averiego. Gdzie jest przełącznik? W dzbanku? O, albo tutaj. Może to jest przełącznik. Nie. Ja już myślałem. No bardziej bym to... Obraz nie. Ciekawe czy... Nie? Statuetka. Może to? Też nie. Jednak nie. O, to najprędzej. Aj, proszę. Niech to. Też nie? Kurde, no to bym się najbardziej spodziewał. Tarcza? Nate? Tak? Masz coś? Na biurku? Chyba tak. A... Wow. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertalii znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... wcisnęłam. Dobra robota. No i git. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że to już nie ma znaczenia. No i jesteśmy. Ostrożnie, Knight. Uważaj na głowę. Tak. O. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe gdzie to prowadzi. No, nie macie już wyjścia, musicie to sprawdzić. Władek Averiego. Dobra, zaraz trolla z Wiedźmina 3 spotkamy. Zawalone. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Proszę bardzo. Latarka się wyłączyła, nieźle. Co to za hałas? A pewnie ludzie na D-Din. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Aha. Ej, czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Kilku z nich, jak widać, zginęło. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? I relaksu. Tak akurat było proste, nie? Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Tam jest dziura jakaś w suficie. Oj, no tu. Czemu nie? Co? No tu 100%. Czemu nie tu? Hej, chodź. Serio mamy to usunąć? Nie no. Nie no, nie ma opcji, no. Znajdziemy inne przejście. No już dawno znalazłem, tylko kurde jesteście durni. O nie, nie rób mi tego. Cholera. No dalej! Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Dawaj. No oczywiście nic nie zostawił. Niech go szlak. Na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. Ciemno jak w dupie. Weź na jakąś pochodnię zrób z tego, a nie. No cześć. Tutaj! Ach, moja głowa. Gdzie ona poszła? Tutaj. No nareszcie. Dzięki, dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. No już znalazłem dawno. Ale tu romantycznie, co? Masz dziwne pojęcie o romantyce. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, nie podpal. Okej, no dawaj. Okej, chodź na górę. Zrzuć jej kurwa tą powadnię. Uważaj na głowę. Tak. No, tędy nie da rady. Ostrożnie. Wow. Co to ma być? To dość piorne. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. Nie tędy. Kurwa zawali w pizdu zaraz wszystko. Szubienice. Szubienice. Co? Mówi się szubienice. Jesteś pewna? Tak. Cóż. Nikt nie lubi mądrali. Zaraz się to... Shit! Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra. Kurde! Jasna cholera! Wszystko okej? Tak, nie. Żyjesz? Dobra. Cóż, teraz wiemy, co wywołało... Jezu. Cholera, kolejne mumie. Nie wybuchajcie, dobra? Kurwa mać. Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Rozminowuję przejście, spokojnie. Nate, ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. O, chyba nie tu. O, bo tu jest skarb, dobra. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz, to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. O, gościu. Ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po samie. Tych co po kurwa tu napadło. W jaki sposób te kurwy tędy przeszły bez wysadzenia tego? O cholera! Mumie Averiego. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Przepraszam. No, notatka też jest jeszcze. Już mówię, to list od Tew. A, musimy. Może nam się stąd wydostać. Dobrze to słyszeć. Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Okej. To będzie do jakiejś zagadki najprawdopodobniej. Ale... Moment. Zamek swoją drogą, ale tam jeszcze były dwa korytarze jakieś. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. To kto? Kliknąłem A, ale nic się nie stało. No dobra. Czyli tam, gdzie poszliśmy, było prawidłowo. Na pewno. Te pewnie też się łączą. O rany. Ja jestem cały. Ja dupie. Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. O nie! Kurwa mać. Coś jeszcze? Ładnie się rusza. Dzięki. Dzięki. Może oni jednak dynamitu nie używali. Teraz. Tylko po prostu szli i w twarz wybuchało wszystko. No, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko... A takie 3 na 10. 4. No. Okej, kolejna pułapka. Tak, tylko do tego jest ten kartek. Znaczy ten kartek, ta kartka. Jest do tego, tylko to zaraz sobie ogarniemy. Żeby tutaj coś było jeszcze w tą stronę. Były. Doskonale o tym pamiętam. Nie mogę się ruszyć, bo mnie zblokowała. Poczekaj, jak on wolno chodzi, ty przewrotem szybciej będę robił, to szybciej przejdę. No i dobra, teraz tak, dziennik, ciach. Dodaj przedmiot. I obróć, czyli tak. Same symbole są na filarach. Czaszka Averiego. Pokazał swoim, jak ominąć pułapki. W czaszce Kaveriego 3 lewe są, dobra. Znaczy 2 lewe i ten, dobra, zobaczmy sobie to. Gdzie jest jego ta? Tutaj. Czaszka jest w tą stronę, więc to pole i to pole będzie prawidłowe. Okej, niezły początek. Idź za mną, dobra? Dobra. Zawsze jestem ostrożny. Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam. Nad statkiem 2 nad sobą. Tu jest statek, 2 nad nim. Nie! Nad statkiem były 2 te. Co jest, kurwa? Statek jest w tą stronę ułożony. A, dobra, źle spojrzałem. Okej, 2 dolne. Na razie jest dobrze. pukać w niemal... No przeszedłem przecież na tą stronę już. Nie wiem, czemu to wybuchło, jak poszedłem tak. No dobra, który tu był? Tamta strona, dobra. Już, udało się. Avery może mi skoczyć. No, 2 razy się wyjebałeś w powietrze, no ale też szczegół. To nasza droga. Ach, Boże, czy to pozostali ludzie Thomasa Tew? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Ta, lepiej patrzmy pod nogi. Też czuję, że jak otworzymy, to te wszystkie mumie, które tu wiszą, jebną. No klucz masz przecież. Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. Widzisz? Przynajmniej nas nie wysadziło. Szlak. Nie masz przypadkiem noża? Przynajmniej jeszcze nas nie wysadziło. Ale ten miecz tutaj jest, ma miecz. No. Pomóż mi to rozbujać. Niedobrze, bo to się podpala pojedynczo. Tyle kurwa wybuchów, że aż wyjebało grę. Nie zatrzymuj się! Rusz tyłek, chodźmy! Chodź! Wstawaj! Dziękuję, kapitanie. Jak za dawnych lat, co? Elena? Elena? Hej! Hej! Elena, zbudź się! Elena! Mój bohater. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie! To nie jest śmieszne! Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Elena. Naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał. Daj posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. O Boziu, cały jesteś błoć. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. To pewnie sam. Chodź. Dobra. Po trzasku. Jeszcze. Czy to galeon? Tak, na to wygląda. W sumie jak ona wchodzi na to, jak nie ma tego? Cholera. To cmentarzysko okrętów. Wszystkich. Ze wszystkich załóg. Wygląda bezpiecznie. Jak wszystko na tej wyspie. Dobra, zbliżamy się. Trzeba się tam dostać. Kurna, co on ma na sobie? A, duża klata, a w środku... Sorry. Chodź, przejdziemy przez ładownię. Chodźmy po twojego brata. Dobra. Hej, tędy się przesunie. A tędy, dobra. No dobra, otwórzmy to, przyciśnijmy się. Okej, dokąd udał się sam? Poszedł tędy! O, dobra, bo tu jeszcze jakaś akcja będzie zaraz. Kończymy ten odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku i miłego popołudnia. Cześć!